Siema moje słodkie kartofelki, z tej strony Szczęśliwy Ziemniak i... Nie? Początki Miłowa nie wygrały, nie wiem jak na razie z komentarzy, bo dwóm osobom przyzwoliłam na wybranie dwóch głosów, wychodzi na to, że jest 7-7, więc teoretycznie żadna seria nie wygrała, więc ciężko mi tak naprawdę cokolwiek się zadeklarować, ale no powiedzmy, że w takim razie pomału będę sobie dziubać obie serie, jak mi wypadnie, bez żadnego większego, jak to się nazywa? Wiecie, że zaplanowania nie będzie żadnej takiej daty serii, będzie sobie po prostu wychodzić kiedy będzie, bo wydaje mi się, że w obu tych seriach te odcinki raczej będą dłuższe, więc będę potrzebowała na nie trochę czasu. I w każdym razie, w takim razie, co to jest to, co teraz robię, te początki Miłowa, czy to jest pierwszy... Nie, to nie jest, jak pewnie widać, bo to nie jest pierwszy odcinek, to jest taki odcinek, który postanowiłam rzucić przed pierwszym odcinkiem, bo stwierdziłam, że zanim zacznę grę, chcę te wszystkie rodziny wprowadzić, jakieś takie domki im pobudować, cokolwiek, troszeczkę może o nich pogadać w międzyczasie, trochę też swoich głupot pogadać. Więc jeśli nie interesuje Was dekorowanie, trochę przybudowywanie tych podstawowych domków i moje jakieś tam gadania, spekulacje, też tego mojego gadania było wiele, głównie dekorowanie i budowanie. Więc jeśli tak jeszcze Was nie interesują, możecie tego odcinka... No szczerze nie oglądać, bo on jest długi, jak Was tak jeszcze nie obchodzą, to po co, tak? Ale jeśli Was interesuje, to zamierzam przedstawić kolejno każdą rodzinę, w sensie kto jest kto, pragnienie, jeśli nie zapomnę, bo wydaje mi się, że w kilku w ogóle ich zignorowałam i od razu budowałam. I to jakie dzieci, czy ich dzieci mają mieć potem wnuki już określone względem Miłowa, czy nie. I także także to się będzie działo w tym odcinku. I jeszcze jedno to, że ta mapa się różni od podstawowego Miłowa, to już jest kwestia twórcy i wydaje mi się, że to jest dosyć normalne, że przez tyle lat, dekad może się dużo rzeczy zmienić w takim otoczeniu, tak zawsze na przyszłość. Mogę sobie skopiować drogi Miłowa i je przykleić do tego miasta, ale o tym może opowiem kiedyś w poradniku. Także no startujemy tutaj i tu będziemy grać i no zapraszam. Koniec głupot. Wprowadzamy gotów i tak jak mówiłam, to pewnie będzie teraz tylko moje badaniem tych postaci, ich biografii i tak dalej, kumanie czym są i budowanie im domków, a faktyczną rozgrywkę zaczniemy się w następnym odcinku. No bo tutaj to zajdzie nam, podejrzewam, co najmniej godzina, zanim ja ogarnę to wszystko i Wam pokażę na speedzie, co się stało. O mój Boże, nawet działa z tymi wszystkimi drzewami, ale dobra. Ona ma... O, bardzo chętnie. Jakie jest twoje pragnienie życiowe? O, to się nawet zgadza. A ty czego chcesz? Ale dobra, może zanim to, na spokojnie, dobrze. Czyli mamy Greta, mamy Gretę, Goff i Wiktora. Goff, obydwoje mają 29 dni do zostania dorosłym, są małżeństwem, nie posiadają żadnej pracy. To coś o nich biografia mówi? Nie, czyli nie posiadają żadnych biografii. I żadnych... Tych? Dobra. Dobra, czyli to nam trochę łatwiej sprawę, trochę wolniej zejdzie. Dobrze, ona jest rodzinnym simem, on jest pieniążkowym simem. Ona jest całkiem ładna, Wam powiem. Całkiem mi się podoba, ale myślę, że zrobimy jej mały makeover, bo te podmiankowe włosy mi się na niej nie podobają. A on zostanie, lubię jego wąsa. Jesteś dobrym ziomkiem, Wiktor. Pewnie nikogo z Was to nie obchodzi, ale tak szak sobie popłaczę. Generalnie, żeby mieć jakby mniej echa, bo jestem w pokoju, gdzie no jest niewiele rzeczy, zwłaszcza niewiele rzeczy na ścianach, to musiałam tak jakby wziąć kocyk, który mi robi za zasłonkę, że tak to ujmę, żeby mi światło nie świeciło po oczach. No to mam ją teraz tak jakby, jestem okryta tym kocem, on dalej jest przypięty do żabek na tym i generalnie... Perfidnie mi teraz to białe praktycznie od chmur niebo wali w oczy i ja tak nie do końca widzę kolor. Także to tyle z prywatnego płakania, wracamy do dekorowania. Troszeczkę chyba właśnie w tej chwili się udupiłam. Bo ja wiedziałam, że to wszystko będzie bardzo drogie, ale ja właśnie chodzi o to, że ja widzę tych ludzi jako osoby, które bardzo by się przejmowały swoim statusem, tak jak to wygląda, żeby żyć z przepychem. Ja tak widzę rodzinę Goth, że po prostu no żyją z rozmachem, ale może sypialni nie chcę zmieniać, sypialni uważam sobie, ale może tutaj kilka rzeczy powymieniam. Łazienka trochę tańsza, ale wiecie, oho, nie rozumiecie tego, kochani, to po prostu taki styl. Z drugiej strony trochę moja logika nie ma sensu w tym momencie, jak sobie zdałam sprawę, że oni żyją przepychem i skoro zależy im na tym, co myślą inni, że ich widzą na bogato, to właśnie bardziej powinnam rzecz na tym, żeby to miejsce, gdzie ludzi wpuszczają, żeby wyglądało bogato niż sypialnia. Ale z drugiej strony, no myślę, że ludzie tak widzą do sypialni i sobie pomyślą, kurde, ci to żyją na bogato. Dobra. Jeszcze może tylko na koniec zwalnijmy jakieś lepsze drzwi wejściowe. No na przykład takie. Albo jeszcze lepiej. Gdzie są? Gdzie są? Jak do pałacu, nie? A za ścianą taka pipiduwa. Ale sypialnia jest mega. No to wprowadźmy państwo crumble bottomów i jeszcze raz. O nich ciężko mi powiedzieć cokolwiek, bo w Zatkowie kojarzy mi się właśnie tylko z panią tą. Nie jest ta, Zadecka jest po prostu, nie? Co łazi z tą torebką i wszystkich wkurza. Miałam gdzieś Wiesia, nie? Bo znam taką jedną pierniwą. Także nie wiem, widzę, że mają dużo niebieskiego. Myślałam sprawdzić, żeby ich urządzić na szare, ale może niebieski to będzie ich kolor. To mi kojarzy się z Aleksandrem, nie jest Aleksandra przez te okulary. I damn. Pani Prudence jest nawet bardzo ładna. Podoba mi się Prudence. Prudence i Simon. Dobra. Zaraz wam zrobię nowy chałup. Wykraszowało, więc może w tym czasie opowiem wam, czym ten dom się różni w moim odczuciu od Goffów, w ogóle Tardina. Ale mówię, Goffów postrzegam jako takich właśnie zafascynowanych pieniędzmi, władzą, tym wszystkim, że chcą tego, a Crumplebottom bardziej uważam może przez właśnie historię pani Zadecki i tak dalej, uważam za taką może rodzinę, która po prostu ma takiego, że to ma pecha w życiu, ale która szuka tego swojego szczęścia i właśnie ten niebieski, tak myślę, że są jest blue, że jest smutny czy coś. I to mi się tak właśnie kojarzy, że oni niby to wszystko tam wygląda w tym domu tak smutno, taką aurę wokół siebie rozsiewają, tak naprawdę, że to są tacy dosyć ciepli ludzie, którzy po prostu no, mają pecha w życiu. I właśnie myślę, że coś takiego próbowałam w tym domu osiągnąć, na przykład tak jak w tej kuchni, którą widzicie, że tam jest ten kwiatek i tak dalej, że niby tak wszystko mroczy, to meble, ale taka no nie wiem, cieplejsza atmosfera. I odpowiadam też na pytanie, czemu akurat tutaj zdecydowałam się robić pokój dla dziecka, skoro w obu miejscach trzeba. No bo wydaje mi się, że goci właśnie mają taki, powiedzmy, swój styl życia, bycia, a odczuwam, że bottomowie, że zatkowie to bardziej tak właśnie, że chcieliby mieć tę rodzinę, tak? Chociaż no niby tam w tej drugiej rodzinie przynajmniej tam Grecia przecież chce mieć dzieciaczka, że ona jest rodzinną simką, a tutaj jest pani od wiedzy i pan od wiedzy, więc może nie do końca z drugiej strony, bo właśnie na to nie spojrzałam, to w sumie, no nie zapisał się stoliczek. No to w sumie to też tak pasuje, wydaje mi się, ten wystrój. Właśnie może wracając do kwestii dziecka, skoro zajmuję się teraz kołyską, wydaje mi się też, że no tutaj w tej rodzinie to mimo wszystko się mogliby chcieć mieć te dzieci. Może na razie weźmy tylko jedną kołyskę, bo właśnie łączyli to z takim bezszczęściem i tak dalej, że wiedza tak mówi inteligencja, no bo w końcu przecież oni są właśnie, że tak powiem, wiedzowymi simami, a tam jest bardziej tak, że to właśnie Grecia by chciała, a Wiktorek może nie bardzo. No i dobra, i zatkowie też już teraz mają swój dom. I zobaczmy, kto jest w następnym liście, ale o bogowie, nie wiem, czy nie będę musiała zrobić jakiejś przerwy, bo bez pół godziny, a ja muszę wychodzić za jakieś kolejne pół. Ale dobra, nie to rodzinki. Chyba następni są Dunders. Będą mieli córkę imieniem Diane. A pozwólcie, że sobie sprawdzę, bo do kogo oni byli? Dunders. O, dobrze, gdzie oni są umiejscowieni? Będą mieli Diane. A, czyli że Diane potem będzie musiała, ta Diane Dunders wyjdzie za Jeffa Pleasanta, w sensie przyjemniaczka, i będą mieli Daniela przyjemniaczka. Dobra. I córeczkę Jennifer. Dobra, czyli Dundersowie to są rodzice tego Daniela. Dobrze. Wiem, że dla niektórych to może być oczywiste, jak są coś bardzo zakręceni, ale ja tak no, nigdy niespecjalnie się przejmowałam historią jakby tego, co było przed tym. W sensie jakby przodkami, tak, bo nigdy nie planowałam rezurektowania ich i tak dalej. Właśnie spójrzmy, on jest naukowym simem, tak nie wygląda, chce być architektem. A ona jest pieniążkową simem i chce być business tycoon. Dobra, ale to o tobie pomyślimy, ale... Czyli oni chcą zarabiać. No proszę, jak ona jest ładna, jak ci na imię. Melinda i Marshall. Fajne imiona. Ale dobra. To zaraz pomyślę, jak to rozbudować. W tej chwili zdałam sobie sprawę z dosyć jednej ważnej rzeczy, a mianowicie tego, że ja im nigdzie świateł nie kupiłam, a w niektórych rodzinach to już nawet nie ma na to funduszy, także no kurde, Gośka, brawo, żeś się wykazała, ale no dobra, powiedzmy, że to nic nie bardzo, bo to żyli w egipskich ciemności. Ale bajer razem, patrzcie, nie? Bo jak usuniesz to, to będzie 220, a wypełnienie będzie drożej, nie? Ale jak zrobię tak, bierze mi kasę, ale kliknę cofnij, to odzyskuje hajs, ale nie zmienia tego. 3 bardzo minus i plus. Dobra, i tak by wyglądał dom tych, jakim tam było jeszcze raz, Dundersów. Gdyby się zastanawiał się, czemu ten dom jest największy ze wszystkich, skoro mówiłam, że o, tamci to tacy bogaci, a ci coś tam, dlatego że wydaje mi się, że skoro jest pragnienie wiedzy i tego pieniądza, to że właśnie jest tak, że dom jest dosyć spory, bo ta laska chce żyć w przypychu, a on sobie myśli, że dobra, w takim razie jak chcemy, to że właśnie na przykład on chce mieć ten oddzielny pokój do jakiejś tam pracy, do jakiejś tam biblioteczki, czy coś w tym stylu, więc... Że jakby każdy z nich ma swoje potrzeby i one się tak bardzo, bardzo rozwarstwiły na ten dom. Ale przynajmniej ten dom wygląda tak inaczej, bo to miałem taki sam kształt i właśnie tak troszeczkę wyglądają mimo wszystko jak odbicie. My już tam troszeczkę zmieniłam rozmiar, ale no. A to jest balonik, ja myślałam, że taka kłódeczka, nie jestem się co kłódeczka robi na moim ekranie, ale dobra. Następni są Bachelor. Będą mieli syna imieniem Michał i córeczkę imieniem Bello. No to ci wiemy tutaj, na czym stoimy. Tutaj już może troszeczkę łatwiej powinno być z właśnie takim dopasowaniem, jeśli chodzi o to, kto jest kto, no bo Michael jest... Michał jest w grze do potegowania. Bello można rozegrać, ale dobrze, spójrzmy. Stromansowanie. Słabo stary. A ona jest z popularności, ona chce mieć 20 zwierząt. I to przeroluję, bo to jest, tak jak powiedziałam, niezgodne z bazową grą. Chciałabym, żeby oni mieli jakieś takie z bazowej gry rzeczy wylosowane i no mogę w niej zobaczyć Belle, szczerze mogę. A on to pewnie jest kopia Michała, no nie bardzo, bo daje mi jakąś twarz z template, ale dobra. O jeny, nie mam kompletnie pojęcia, jak się za nich zabrać. tak, mają pokój, tylko zyskają jakoś tak, nie wiem, przy ich trade'ach to mi się wydaje, że oni właśnie byliby tacy bardziej rozrywkowi, a przy tym, że on jest taki do romansowania, to mi się właśnie by wydawało, że no niespecjalnie jest typem, który się przejmuje tym, co się dzieje w domu, że właśnie jeśli, że właśnie w tym domu widać taką kobiecą rękę i to zasługą jest tego, że właśnie nasza tutaj no, ikonka dachu nam nie powie, ale jeszcze raz jak ci tam... Jokasta, bez Jokasta i Simis, okay. Że właśnie ta Jokasta tak bardzo sobie w tym domu wszystko po swojemu poukładała i nie widzę w tym nic złego. Myślę, że nim was upuszczę, dam radę chyba jeszcze jeden domek wyrobić. Pleasant będą mieli syna Jeffa, tak, Jeff się potem z ich córą i będą mieli Daniela, dobrze pamiętam. Dobra, no to jest raz, dwa, trzy, cztery, dobrze pamiętam? Tak, to jest 4, więc oni pójdą do 5. Ja w ogóle też mam nadzieję, że nikt tutaj nie ma mi za zły w żaden sposób, aby się nie czepia, że jakoś tam domy urządzam, że im historię dopowiadam, że w ogóle pierwszy odcinek na budowaniu. Ale no ja na przykład, dobra, czyli mamy romans, Bob Senior i Max. Okej. Bo ja na przykład sama szczerze ubóstwiam po prostu patrzeć, jak ludzie przerabiają domy, bo to już po prostu patrzę na ten taki... Ktoś po angielsku wie thought process, czyli po prostu jak ci ludzie myślą, jak oni przestawiają też, jak to w ogóle się w ich głowie powstaje ten obraz, jak oni zmieniają, popełniają pomyłki w budowaniu, to jest dla mnie po prostu no fascynujące. Także no mam nadzieję, że nikt nie ma mi za złe tego, że tak sobie postanowiłam zrobić pierwszy odcinek, a jak ma no to nie musi oglądać. No i mam też nadzieję, że nie ma jakiegoś takiego, że o, te domy tak się od siebie różnią, że jakieś tam rzeczy nie pasują, no ale myślę, że to jest coś, co jest dosyć oczywiste, że no nie ma po prostu w Simsach, nawet jak ja mam custom content, nie mam go za dużo, jest bardzo ciężko zbudować, no tam tych rodzinek jest, podejrzewam, ponad 10 srogą, myślę, że blisko 20, zbudować 20 domów, które się zmieszczą w tym przedziale 20 kajek, jeszcze ja tam domy przebudowuję, rozbudowuję i jeszcze, żeby się kurczę kompletnie w każdym po prostu calu od siebie różniły. Na przykład używam tych najtańszych toalet, w większości przypadków na przykład tej nie lubię, to mi niespecjalnie pasuje, to jest za drogie, a to jeszcze spoko, nie? Także no to też mam nadzieję, że tego to się nikt nie przytracha, bo normalnie czasne, nie? No budujcie sobie sami, jak wam się nie podoba. Ja dobrze, że tutaj nikt nie odbierze tego, jakieś takie złośliwości. Wiem, ja teraz jestem cały czas taka, mam nadzieję, że nikt tego źle nie odbierze, dlatego że po prostu dla mnie to są wszystko kompletnie żarty, ale wiem, że są ludzie, którzy bardzo agresywnie reagują, w ogóle niepotrzebnie na takie rzeczy, a ja po prostu nie chciałabym potem wdawać się w niepotrzebną dyskusję, że kiedy to mają kolorki takie zielone, że to był żart, ktoś, a to nie był śmieszny żart, ty w ogóle masz mieć... Takie wiecie, no bezsensowne marnowanie czasu, no to bo ja po prostu jestem taką osobą, która ciężko jest, żeby odpuściła takie rzeczy, bo po prostu chcę, żeby nie było żadnych niedotygowań, że tak to ujmę. I tak szybko poszło, że może jeszcze zdążę jedną, ale w sumie tak ten pokój może być pusty i tak praktycznie na nic nie stać. No to obliczmy sobie, nie wprowadzę ostatnią na dzień dzisiejszy, ale nie na ten odcinek rodzinki. Mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobrze wiem, że więcej niż 10, a mniej niż 15 do wprowadzenia jest 16, 17, 18, 19. Oczywiście równo 20. A teraz ma być Simowicz. Simowicz would like to have a daughter named Betty. Betty, do czego są Simowicze? Simowicz. O. Simowicz będą mieli Betty. Bob Newbie i Betty Simowicz będą mieli córkę imieniem Brandy. Okej, czyli Brandy Brok z tego wyjdzie. Tak, bo następni są Brokowie, będą mieli Skipa. Ale to jest... A, czyli oni są młodsi. O cholera, czyli ja to będę musiała jakoś inaczej rozegrać. No bo patrzcie, jest tak, że... Bo to jest tak, że najpierw Newbie mają Boba i Simowicz mają Betty. I potem z Boba i Betty wychodzi Brandy i dopiero jest tak, że Brokowie mają Skipa i ten Skip z Brandy, czyli... O, czyli ja mogę poprowadzać ich wszystkich, ale tak naprawdę nie powinnam, bo to są zupełnie inne przedziały życiowe. No bo naprawdę nie wiem, jakby mi się to zgrało. No bo to jest różnica pokoleń, tak? Że przecież jeśli mieliby dziecko w tym samym momencie, teoretycznie mogliby, no bo to jest po prostu ten... Chociaż no nie, bo jakby mieli dziecko w tym samym momencie, no to jakby Skip, to on był pewnie bardzo, bardzo stary, jakby Brandy była dorosła. Kurczę, jeszcze ja przejrzę tam te wszystkie notatki, to zobaczymy, ale najpierw no... Simowicz mi się wydają taką już samego obrazu, nie wiem, że to zdjęcie robić, ale w ogóle tak. Ta dwójka jest mi jakaś taka specyficzna, tacy bardzo, wiem, że tacy bardzo rodzinni mi się wydają. Ona ma ładną, pulchną buzię, ale też trzeba będzie zrobić. Ale czemu ona jest romansującym Simem? Tak miałam was takie wysokie mniemanie, trzeba i to i pieniądze. Romansowanie i pieniądze, kurde, wszyscy w tym mieście są puszczalscy i są jakiś hajs. Dobra, no i może coś o tym designie, bo w sumie o tamtych domach zapomniałam, to uważam, że to jest trochę podobnie, no bo jak są te same pragnienia i się no tych biografii nie ma, no to ciężko jest tak naprawdę im coś samemu myślić. Ale wydaje mi się, że właśnie oni tak właśnie będą, że ona będzie romansować, on będzie zajęty pracą. Ja sobie właśnie tak naprawdę robię w tym domu co chcę, czyli właśnie takie pomieszanie z poplątaniem i tego w sumie... Jest powiedzmy taka widza publiczności, co się dzieje. Nie mam kończenia, no, ciągle przychodzą jakieś historie do głowy, ale się boję, że to wszystko jest zbyt blisko siebie, zbyt podobne, ale no ciężko jest, jak masz tyle simów i oni mają tak podobne, no aspiracje coraz. Także ja co mogę powiedzieć, także dla mnie na dzisiaj będzie musisz wychodzić, ale żeby to jakby cięcie było bardzo widać, żeby też było, bo pewnie będzie widać różnicę w budowaniu. Na dzisiaj to jest koniec. Ja wrócę do was pewnie, jest już ponad godzinę nagrania, jesteśmy dopiero... Wrócę z budowaniem potem i zobaczymy, co wymyślimy. Ja też chciałabym, może właśnie w ramach tej takiej przerwy, takiego cięcia, was poinformować też może o tym, że ja wiem, że te wszystkie domy nie muszą wyglądać fenomenalnie, że większość z nich pewnie dla was wygląda jak kupa. I szczerze, ja myślę, że dla mnie też mogą przez ten wyglądać, bo jestem niestety taką osobą, która na przykład coś buduje i jestem zaaferowana, przejęta, że to jest najlepsze, co w życiu zbudowałam, po czym 2 dni później to odpalam i sobie mówię, jest takie gówno. i spuszczam w klopie. Ci, którzy są na moim Discordzie bądź to Facebooku, doświadczyli tego, jak budowałam wiele, ale to wiele rzeczy do mojego custom towna, jak się nimi chwaliłam, po czym okazało się, że w ogóle żadnej z nich nie użyłam, bo wszystkie stwierdziłam, że nawet jeśli są dobre, to że w ogóle nie pasują do konceptu mojego miasta, że je trzeba wypindolić. I to podejrzewam, że się może dzieć to samo, że jak zaczniemy już faktycznie rozgrywkę, że tak naprawdę, no, tu wszystko będzie do zmiany, także... Ale no wstępnie chciałam, żebyśmy może trochę się razem pobawili, trochę pobudowali, nim się to wszystko zacznie, porozplanowali te rodzinki. Także co będzie po cięciu, nie wiem, czy to będzie jedyne takie dłuższe cięcie, czy ten... Zostało nam Brok, ten co ma zapłodnić tego flamenco, Caliente, Almohud, Dreamer, Darong, Mataplin, Lotario, Fiorello, Pleasant, Burp, Marsz, Oldie i... Jak ich wprowadzimy, to będziemy zaczynać z rozgrywką. Ja myślę, że pomyślę, że jakiejś właśnie takiej opcji, wtedy bym musiała niestety wszystkim kupić specjalny komputer albo po prostu odejmować im pieniądze modem, żeby wprowadzić coś w stylu takich podatków, które będą płacić razem z rachunkami raz w tygodniu i będę sobie odnotowywać, ile pieniędzy jakby nie zabrałam w ramach podatków i z tego będę na przykład właśnie budować parcele i tak dalej, takie, no zabawimy się trochę w tym, myślę, tak ma być ciekawie, ma być interesujące, ale o tym jeszcze raz pomówię na koniec odcinka, widzimy się po cięciu. Siema, moje słodkie kartofelki, jestem z powrotem i się dźwięk się trochę różni, to przepraszam, ale dalej się z nim bawię i jak widać, wiele się też zmieniło w otoczeniu. Otóż, no... no myślę, że ciężko nie zauważyć... dokładnie co się zmieniło. Postanowiłam, że chciałabym, żeby te domy jednak nie były tak obok siebie, żeby miały jakieś takie przerwy, ale no, że ten fragment jest mniejszy, to domy stały obok siebie, jakoś mi to tak drażniło, więc stwierdziłam, że to będzie taka pierwsza droga, ona się będzie kończyć jakoś tu. No bo nie jest to żadną tajemnicą, że się drogi mogą zawijać, nie tylko, że to jest prosta kreska. Także to już będzie inna droga, tutaj może też po prostu będzie taki... Nie wiem, czy sobie tego nie rozpowiem. W każdym razie, jak na razie wstępnie na początek to całe i tu to jest First Road. Ale jak na razie zrobiłam tylko ten kawałek, także tu są Goci, Zatkowie, Dunder, Bachelor, Newbie i Simow. I właśnie pokazuję w takiej koncie, jak idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także na czas wprowadzić Broków, tak? Brok. I oni będą mieli synka Skipa. Skipa Broka, to on się chyba w angielskim nazywa jakoś Sławomir Biedak, podejrzewam. No to im z jakąś taką chatylę zbudować biedną. To wam jedno mogę powiedzieć na pewno. Zaraz zobaczymy, co oni są. Ty jesteś rodzinna, i ty też jesteś rodzinna. Ona ma całkiem ciekawą urodę, ona ma włosy spod mianki, dlatego tak wygląda. Nie wiem, jakie to są włosy normalnie. Super kamera, jeszcze operacji. I no, pan Flat to nie wygląda, ale jest jakie oni mają w ogóle dziwne imiona. Teraz zauważyłam, że większość ma imiona na tę samą literę. Flat i Flow, już bardziej Fat by pasował. było chyba na tyle. U nich domek chciałam zrobić taki trochę bardziej zajeżdżający, że tak to ujmę, biedą, no bo to tak Brokowi mi się zawsze kojarzyli potem w przyszłości. To wiadomo, zawsze teraz mogą się nagle stać bogaci, no bo wiadomo, że nie mam po prostu fizycznie chyba możliwości, żebym była w stanie idealnie doprowadzić do takiego stanu, jak jest na początku, chyba żebym naprawdę grała pod, o Jezu, jak to wygląda na tle tych innych domów, pod takimi bardzo strykcyjnymi regułami, ale że chcę się po prostu bawić, no to ten. O! Technik 7 i on musi zapłodnić Nestora. Tak naprawdę to wystarczy, że po prostu użyjemy do tego Simpsonatora, że tak tujemy tego, czy nie Simulatora, ale on też gdzieś musi mieszkać, z tym, że też masz 20k bazowo. Tak zawsze mogłabym jakąś inną, taką bardziej kosmiczną chałupinkę wytegować, ale nie wydaje mi się, żebym coś miała, co kosztuje 20k i temu odpowiadał, chyba że to, o. Taka kosmiczna, o, tak tutaj na wzgórzu. Something. Nie mam... Po prostu teraz trochę tylko wyedytuję ten domek, coś tam posprzedaję, żeby się tam w tych 20k ten typ zmieścił. I to będzie na tyle, no bo nie widzę sensu coś tu więcej robić. On nam będzie właśnie potrzebny tylko do tego zapłodnienia, nie sądzę, że mu coś będę więcej robić. Co to może, jak będę nim grać, to z czasem po prostu zmienię ten dom, w sensie w innych kolorach, no bo ten dom sam w sobie jest po prostu drogi, a tak to ten, niech sobie nasz, o, mieszka tutaj. Technician 7, technik zapylacz. Jak on się w ogóle normalnie nazywa? Pollination Technician 7? I wonder. O, jesteś popularny, serio. Jak sobie cię robię. Ale ma fajne spiczaste uszy. Tak, niech on sobie tu mieszka. Zobaczymy, co potem z niego będzie. Nie wiem, czy ja będę dawać jakąś pracę, czy właśnie jakoś tak, przez jakieś różne dziwne rzeczy dawać mu pieniądze. Jeszcze co on tam musi? I on musi mieć flamenko. I flamenko to będzie ojciec, sobie sprawdzę. Flamenko to będzie ojciec... Flamenco Caliente po ślubie Nigach Almanudach i będą mieli dwie córki imieniem Dina i Nina. I one muszą to być bliźniaczki. Okej. Okay. Znaczy wiadomo, ale... dobrze, to teraz czas na Caliente. Ta Caliente będzie mieć syna imieniem Tango i Nestor musi mieć syna Flamenco z technikiem zapylaczem. Lecz tak na nich patrzę, to jest dziwne, że takie dzieciaki z nich już, w sensie Nina i Dina. Czy oni gdzieś tam po drodze... Nie, to jest tam z innej strony właśnie matka tych... Ich była chyba ruda? Nina i Dina... No to pamiętam gdzieś... O, jednak w tych włosach podmiance. Już flirtują. Ona jest naukowa i on jest rodzinny. No to jakieś ciekawe połączenie. Dulcinea! I no, Dulcinea! Tylko brakuje, żeby była ruda. Dobrze, ona chce być Presti ding, on chce być kapitan Hero. Zobaczmy, co mogę dla was zrobić. Ich, żeby do końca pomalować, to może Zostawmy po prostu, że to będzie pokój dla dzieci, nie dawajmy tam nic. Bo chcę, żeby Daszek był priorytety, co z tego, że nie będą mieli potem za co jeść praktycznie. Ale dobra, no... Ich nie wiem, ale jakoś tak sobie wyobraziłam w ciemnych kolorach, dlatego to tak wygląda i jedynym zrobiłam taką super drogą tę czarną łazienkę, to jest chyba taka, którą sobie najczęściej sama robię. Taka ulubiona, to jest takie powiedzmy zboczenie. Dlatego staram się tego często nie robić u swoich simów. No i tak, im nie zmieniam, ale dobra, stoi to. Następni są Alma Hood. Odmieli córkę nazwą Nickhat. To jest ta, która miała wyjść tu... Tak. Z Flamenco Caliente będzie ta Nickhat, Alma Hood i one będą mieli Ninę i Dinę. A, jen, ile to jeszcze roboty, żeby dotrzeć do tego stopnia, ale ja raczej mówię o tym, że ile roboty jeszcze, żeby ich w tytuł wprowadzać, jakieś w miarę oryginalne domy pobudować, to jest... No jest kolejny romans i wiedza. Wiedza na temat romansów. Jezu, te panele są takie... Pamiętam, kiedyś się ubóstwiałam, a teraz mam takie... Oho! Ale z drugiej strony no, uciekają mi, powiedzmy, panele, a dalej chcę, żeby każdy dom miał jakiś taki oryginalny podkład, więc chyba będę musiała je zostawić. Którąś rodzinę paść musiało. Tak, ja wiem, że te moje domy to jest po prostu pomieszanie stylów z poplątaniem, o siebie się sranie i wszystko inne, ale no... Jeszcze jakby chociaż te sim miały jakieś biografię czy coś, ale one są takie... Wyglądają praktycznie tak samo, stąd... Cholipka. Ale wiecie, żeby chociaż tam jakieś biografie, tak bez biografii to jest mi... To jest mi trochę ciężko cokolwiek myśleć o Dreamerowie. Gdzie jest mi... No potem jest mi ciężko cokolwiek tak wykończyć, bo tak pasujące do nich. Z czasem wiadomo, to się będzie zmieniać. Ale ludzie też jak na razie mieli gdzie mieszkać, to jest takie moje przygotowanie do serii. No i oni się akurat zepsuli w końcu. Dacia, Skoda Dacia i Dalmar. Jesteś pieniążkowa, a on jest rodzinny. Dobrze, to tylko zresetuję miasto. Dobra, Jezus. Jestem... Znaczy... On zmarł jako starszy, więc go nie ma, ale właśnie twórca mówi, że doparował kolorami ubrania te, które mają jako dorośli, do tego, co mieli, jak byli starzy. I tak się trochę śmieje, bo dosłownie to, co nosi potem przecież Dariusz Marzyciel, jemu jest w polskiej wersji i to jest takie weird. O, po tam dziaduniu, czy kto co tam był dla niego. A wiecie, co u nich zrobię? A u nich zrobię tak, że nie tknę nic. W sensie dodam teraz jakiejś rzeczy, ale tak to nie... nie sprzedam, nie zmienię tapet, nie nic. To będzie taki marzyciele, że oni sobie kupili taką dziadową chałupę i sobie marzą, żeby było inaczej, żeby było lepiej i sobie potem wymarzą coś lepszego, bo ja właśnie się wyciapałam chyba z pomysłów na dzisiaj. Dobra, usunę tylko te głupie drzwi, bo te drzwi to są strasznie skretyniale wstawione. Kto potrzebuje dwóch drzwi do tak małej łazienki? Nie wiem, jakby się zgubił po drodze, żeby wiedział, którędy wyjść. No i dobra, i to było szybkie. Szybki numerek. I dobra, Darong. Będą mieli córkę imieniem Delilah. Gdzie się będą Darpatongowie w takim razie nam wpisywać? W ogóle fajne nazwisko Darpatong. Halo? Czy ja to źle przeczytam? Bo nie mogę coś ich znaleźć. Oldir Marsh? Nie. A jest Darong? Czy są Darong, a nie Darpatong? Darong. Jest Darpatong. Fuck me, then. Dobrze. Dreamerowie będą mieli Davisa. Darongowie będą mieli Delilah, Davis i Delilah będą mieli Darena, Omar i Mariana Malpit będą mieli Darlin i Darlin będzie, czyli że Darlin będzie właśnie ten, będzie z jednego pokolenia, a on będzie z dwóch. I to właśnie sprawia, że się cały czas zastanawiam, jak to rozegrać, czy ja powinnam rozgrywać ich tak, że teraz dosyć późno na przykład starałabym się im zrobić, jakby to ująć, no... W sensie tym robić jak najszybciej. O, rodzinna i naukowiec niech będzie. To jest tak, to jest Sef i to jest Lina. Żeby na przykład tam, gdzie... Bo Darlin jest jednopokoleniowa, czyli jej rodziną będę grała, czyli rodzicami od razu, a jeśli chodzi o jej męża, no to gram dziadkami, nie? I jest tak, że zastanawia mnie, jak to zrobić. Wydaje mi się, że po prostu tutaj to będę jak najszybciej po prostu te dzieci, że tak to imię, wypluwać i dorastać je jeden dzień przed czasem, tak jak niby legalnie można, a w wypadku reszty, w sensie samej Darlin, no to ją będę robiła tak w miarę późno, nie, żeby to się tam wszystko jakoś mi wykalkulować, sobie to jeszcze pewnie potem przeliczę, ale to tak, takie teraz powiedzmy, że myślenie na głos, nie. Jest tak łatwo, uwierzcie, spróbujcie sobie tak zbudować 20 domów. Podejrzewam, że może byście byli w stanie, bo nie jesteście tak niekreatywnymi jełopami jak ja, ale no dla mnie to jest wyzwanie, zwłaszcza, że ja to robię jednego dnia i po prostu czuję, że wszystkie fluidy kreatywne, jakie mogłabym mieć, to po prostu mają takie zabij mnie, wszystko tylko nie więcej budowania. Nie, jeszcze nie skończyliśmy. Musicie to wytrzymać. Miłosne łóżko. Czemu nie? Nikt jeszcze nie dostał. Sef i... tak? Sefilina. Sefilina może sobie zasłużyli. Oni stwierdzili, że... Bo kto tam? Ona była? Tak, ona jest rodzinna, on jest naukowy i stwierdzili, że... For the science. Za naukę miejmy takie specjalne łóżko druhańskie. To tak było. Mówię wam, totalnie. Dobra, kolejny dom zrobiony. I szczerze, naprawdę, ja wiem, że to brzmi tak, jakbym to robiła na siłę, ale naprawdę z tym przysięgiem już pomału dochodzę do końca, bo ja naprawdę już zaczynam nie mieć pomysłów, ani ochoty. Ja po prostu zaraz będę zmęczona tą serią, zanim ona się jeszcze tak naprawdę zacznie. Uwierzcie mi, ja podejrzewam, że skończę jeszcze dzisiaj też modelowanie tą, żeby już tak jakby mieć to za sobą, bo potem jak już, wiecie, jak już tak się czymś zmęczysz, nie chcesz do tego kompletnie wracać. I to jest dupsko, znowu jakieś romansowanie i popularność. Dobrze, Mariana chce gotować, a Omar chce być gwiazdą roka, no bardzo spoko. Wygląda jak naukowiec. Także tam chcę po prostu jakby zrobić to wszystko, co mam i potem usłyszeć jakimś ewentualnie serii i tak dalej, nagrywanie sobie tych odcinków. Jak już będę wiedziała, że wiecie, wszystko jest przygotowane i ja się nie muszę niczym przejmować, tak, a nie, że o kurczę, jeszcze nie, muszę iluś tam rodzinom zbudować dom, a nie mam na to już kompletnie wcale ochoty. I by mieszkali w takich gołych ścianach, bo tam nawet bym łóżka nie chciała im postawić. Too lazy! W ogóle praktycznie miejsca w kuchni nie mamy, ale mówię się trudno, taki design, było nic innego, architekta, budowniczego, dekoratora wnętrz, czy jak to się tam zwie. Nie dawałam, no, że to czerwień to może tak, no może bez przesady z tym miksem kolorów. O, takie ala brązowe i może być i guci. Także... O, tym razem zresztą mi widzę troszeczkę krócej, bo widzę jest 50 premium, tam mieliśmy ponad godzinę, także... widzę się z wami po kolejnej przerwie i zabierzemy się za ostatnie 7 rodzin. Widzimy się. I witam was po... Bardzo po kolejnym cięciu, jeśli brzmię jeszcze inaczej, to dlatego, że teraz nie jestem pod swoim magicznym kocykiem i dlatego, że zobaczcie, dowaliło mnie jeszcze bardziej. Generalnie całą noc, podejrzewam, tak jak większość z was, bo jest środa, tak jest środa 27 marca, podejrzewam, że słyszałam, że wiele osób tej nocy nie przespało łącznie ze mną. To tak sobie zajadę prywatą, zanim wprowadzimy rodzinkę i się przyjrzymy temu, jak to wszystko wygląda. Od 19 chyba poszłam do łóżka mniej więcej, usnęłam przed 20, od 23 do wpół do 3 nie mogłam spać i potem się budziłam stopniowo co 40 minut, także... O ludzie! Także jest godzina 7:54, a ja postanowiłam, że czemu nie nagram sobie reszty budowania i musimy wprowadzić rodzinę loterii. Ja za chwilę czemu... nie, co oni mają tam mieć? Oni będą mieli Nicolo. Niech oni się wprowadzają, a sobie w dokumenciku przeczytam, z kim ma się pikać Nicolo. Carmelo i mama, ona się nazywa Mama. Mama loterii będą mieli Nicolo. Potem wprowadzimy rodzinę Fiorello. Fiorello będą mieli Adriana. I Nicolo i Adriana będą mieli Dona. Okej. Dziko. Dobra, czy ja znowu romansuję od... dwa romansujące imię. Nic dziwnego, kurde, że z tego potem w przyszłości powstał Don po dziadkach. Tak, po dziadkach. Po puszczalskich, wrednych... Dziadko, za blisko tu. Miało być tak dramatycznie, ale wyszło jak zwykle. Ale ona jest całkiem ładna. Mam nadzieję, że jakaś dziewczynka mi się z tego zrodzi. Oby jakby mi wyszły bliźniaki. cudownie dopasowane, wcale nie totalnie z dupy. Normalnie, kurde, padajcie narody. Oto ja. Kreator modu stylu, modu, tak... Zastanawiał, co się właśnie odwala w moim mózgu, że dorosłym ludziom buduje kurde jakiś torgo kartowy czy kiwie, co w sypialni? O dobra, nieważne. Dobra, jest inna. O, bo chciałem dać jakiś taki zwierzęcy motyw, tak jak inne, ale mówię, nie będę znowu dawać sebry, bo sebra jest już pasek, bo raz wykorzystana. Ale generalnie chodzi o to, że miałam takie, że skoro obydwoje to są dwa, że tak tymi puszczalskie simy, to może niech te dwa puszczalskie simy mają ten, niech mają taki jakieś takie, czy zgubiłam wątek, przepraszam, jest jeszcze wcześnie. Słowo. No żeby mieć takie to, że niby hehe, wjeżdżanie w innych, hehehe, czujecie, bo w kogoś jak seks to humor. O! Jezu, tak! O Jezu, o tak! Wcale nie wygląda tragicznie. O, jeszcze wiem, co zrobię. Weźmiemy im do tego... O nie, bo tu nie można wybierać pościeli. To weźmiemy to. Super, bardzo pasujące łóżko i... O! Tak, centki do... O! Zwierzęce to też się we mnie budzą. Zapomniałam, tak, mama chce być szefem kuchni, a tata, znaczy się, Carmelo będzie miał rolowane, bo chce jakieś, kurde, jakieś sztuki. Nie, stary. Do tego to trzeba uczelnię skończyć. Znaczy tak naprawdę nie wystarczą model, kto by się tam chciał tym bawić. Dobra, i następni są Fiorello, tak, czyli Fiorello będą mieli Adrianę, Adriana się spyknie z tym Lotariów i będą mieli Donatello. To haha, czajcie, bo Fiorello zamiast Don Donatello. Aha, ja wiem, mój humor od tej porze jest po prostu wyborny. Prima Fiorello i Izabella. Ona chce hajsów i być piłkarzem, a on chce wiedzy i być... A ja mu akurat bym to zostawiłam, mimo tego, że z modów, bo ja lubię tym. Znaczy nigdy nie miałam tej kariery, ale fajnie było mieć kogoś z krewokwiatem, ale dobra. Jakby to jeszcze do kogoś nie dotarło, jakby ktoś jeszcze dalej wierzył w to, że ja po prostu jestem tryskalnicą pomysłów, to nie. Po prostu dalej mam przegrzane kartofle i już naprawdę nie wiem, patrzę na nich i sobie myślę, dobra, potrzebują ścian i łóżka. I to jest zgodne z ich charakterem, bo każdy normalny człowiek po prostu chciałby mieć gdzie spać i mieć jakieś 4 ściany i tak, Także wyschłam. żeby był oryginalny, będą mieli cały jeden panel. I to dlatego, że jakoś tak mi to pasuje do Primo. Prima. Dobra. Czy zostało nam jeszcze 5, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dobrze, bo już się bałam, że nie umiem liczyć. Dobrze, czyli jest Pleasant, czyli to będzie... Oni będą mieli tatę Daniela, czyli to są dziadkowie Daniela. Tak. Aż jakie to jest nierówne na tej parceli. Aż mnie teraz coś trzepie. Takie zachowaj spokój, nie wszystko musi być symetryczne. Czy dom sam sobie jest symetryczny, tylko tak wciula se stoi na tej parceli. Parcela mnie wciula zrobiła. Dobrze, kogo mamy? Mamy... Kinda? Tak się Kinda, ale takie Kinda. Kinda different. Ja dobrze, tylko tak jakby oczy za mocno podkreślone. Dobrze, to jest Kinda. I to jest Less. Czyli taki mniej Pleasant. Aha, get it, Less Pleasant, Less me. A ona chce być tym. Czekajcie. Nie, dobra, samolotem już myślałam, że mi tablet wybruje ktoś dzwoni. Dobra, czyli jest popularność i są pieniądze. Dobra. Let's do this. Ukabanił jakąś musztardą i ketchupem buszkę, ale powiedzmy, że to jest najbliżej pomarańczowego, jak mogą być. Nie, dobra, po prostu zrobię białe z białą pościelą, no bo nie. O, bo nie tylko pomarańczowe łóżko z białą pościelą. Tak, to jest plan. Wcale się nie gryzą te pomarańcze, wcale już coś mówiłam. Tak, do tego drewnianego motywu to tak trochę jak pi wiadomo gdzie, ale zakładając, że jedno z nich chce hajsu, a drugie popularności, no to, że kupują drogie rzeczy i rzeczy, które się wydają cool, żeby się przypodobać i tak dalej, nie? A nie to, co wygląda razem normalnie. Zastanawia mnie, czemu ja się tak męczę, żeby te domy jakoś wyglądały oryginalnie, ciekawie, jakby tego nie nazwać, skoro Simy tak jak mają, no, głęboko wyturlane, bo to nie Sims 3, gdzie będą pokazać, mam niedomalowany kawałek ściany. Dobra, to są Burbowie. Burbowie będą mieli brada. Brat to będzie tata Johna Burba, tak? Tak, Benjamin i Susan będą mieli brada. William i Anastazja Marsh, czyli ci, których następnie wprowadzamy, będą mieli córkę imieniem Tiffany i brat i Tiffany będą mieli Johna. Okej. To wszystko to tak, Burp to są Marsh, dobra. Burbowie. Wyglądają tak słodkie. Jeśli okaże się, że oni są kurde też obaj romansującymi simami, to strzelę. No, to nie chodzi o pozy, tylko po prostu jak wyglądają. Wyglądają tak rodzinnie, tak słodko, nie jakieś. O, rodzinny, proszę bardzo. I ty jesteś popularna, to jeszcze dobra, to przeżyję. Jeszcze raz. Susan, która nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z plezantami, tylko takimi z jeszcze większymi nosami. I pan wąsacz, który przypomina mi tego pornowąsa z Orange is the New Black. Łazienka ma tak kosmiczny, niepasujący do niczego design, że aż po prostu sama jestem w szoku, że coś takiego przypuszczę. Jak coś mam też tego świadomość, że tak nagle przestałam mówić, że o, widzę ich jako coś tam, ale no 20 rodzin, która ma powtarzający się schemat na zasadzie, że o, jeden partner, albo nawet, że partnerka ma, nie wiem, romansowanie, partner ma romansowanie, a partnerka ma ci wie co, także no to patrzcie, ale jest po prostu, nie jestem aż takim geniuszem, może z czasem coś mi przyjdzie do głowy kreatywnego, ale jak na razie to leżę i kwiczę. Czemu, ale tak jakoś mi to pasuje. Albo znaczy, może nie tyle pasuje, co mi się po prostu podoba. Wygląda tak... Mam jakieś takie dziwne... Jakieś dziwne ulubowanie do rzeczy, które wyglądają totalnie z dupy. Dlatego lubię to, jak wyglądam. Dobrze, i nasza finałowa trójeczka, Marsz. Oni będą mieli tak, Tiffany, która jest mamą tego Johna Burba, czyli babcią Lucy Burp. Czyli ona tam jest Lucyna Hack, tak, bo Bobrowie są hakowie, tak w sumie. Mówię po angielsku i zakładam, że wszyscy wiedzą tak trochę. O Jezu, znowu, o romans, o dwóch romansów, o! Normalnie niesamowite. I czego ona chce w życiu? Ona chce być bogiem rocka, on wygląda jak jakiś stary stary pryczek, nie miałam wcale na myśli żadnego innego słowa. Tak. Kolejny design z dupy, jak ona to robi, po prostu jest w tym beznadziejna. Oczywiście jestem mistrzem designu, smaku i stylu i to była tylko żartobliwa propaganda, żebyście we mnie zwątpili, ale wiem, że wszyscy mnie uwielbiacie i dlatego nikt nie zwątpił. Dalej uważacie, że jestem w tym niesamowita, wiem, dziękuję, dziękuję. Też nie wiem, jak to robię. Z głowy, ale to brzmi tak źle, jakbym tylko właśnie tak odhaczała, ale bardzo są teraz te domy podobne kształtem. No prawie, no bo to tak troszkę, no ale no mówię, ciężko jest tak wymyślać na nowo ciągle jakieś nowe, ale powiedzmy, że no w miarę jakieś zróżnicowanie jest. Uważam, że jakbym miała większy fundusz i kupiła tańsze rzeczy, podejrzewam, że mogą być nawet większe zróżnicowania, ale myślę, że tak jak na początek, tak zakładając, że każdy tam wprowadził z tych swoich małych funduszy, jakoś to zrobił na siebie. Ci dreamerowie w tym pospolitym domku. Jest okej, dobra, to są oldie. Oldie będą mieli herba, a rugibirne, czyli nasi ostatni, będą mieli koral. Dobrze, no to oldie. Jakie fajne rudzielce. Czy herb był rudy? O, dobra, chyba tak, czyli on jest naturalnie rudy, tak jak koral. Nawet nie wiedziałam, że oni są rudzi. O. Lubię, podoba mi się. Jak ci tam? Irma. Irma to będzie chyba moja ulubiona i Myron. Jak Miron. Dobra, moje rudzielce kochane. A i generalnie jakby się ktoś stawiał, mi się wydaje, że jeśli chodzi o Herba i Karol Oldie, czy tam Oldie w sensie no, opróchno, to wydaje mi się, że znaczy generalnie zrobię tak jak jest no powiedziane, czyli że generalnie oni sobie adoptują córkę, ale wydaje mi się, że jak oni tam gdzieś będą sobie chcieli, czy się sami z siebie uchułowali, bo ja mam taki mod, że jak się simy uchu, to że jest tam szans, ileś tam procent szansy, że simka zajdzie w ciąży, to podejrzewam, że im to tak zostawię, że po prostu nie będą starać się o dziecko, ale jak im się trafi, no to będę zadowolona, bo kurde, bo takie geny to nie pogardzę, to są naprawdę fajne geny. Chyba ten kolor jest no najbliżej jak się da. Nie no genialnie, zróbmy tapetę, do której kurde koloru nie doposażymy, da zielone, ale ja chcę, żeby było takie no żerwono-różowe. Nie wiem nawet jak nazwać ten kolor. Ale to z dupy wygląda. Tak będzie moje ulubione po prostu słowo z tego, z dzisiejszego kurde, z tego całego procesu budowania. Jezu, ale to z dupy wygląda. Najsuper słowo. O kurde, to się nazywa kurde szyk i styl i po prostu design z kosmosu. Jak wam się nie podoba, to znaczy, że mi zwyczajnie zazdrościcie, okej? Dobra, walnijmy im drewno. Inni to mają jakieś kurde normalne okucie tego domu, nie jakieś kamienie, jakieś kurde takie te tapety z wypustkami, czy jak to się tam poprawnie nie nazywa, czy nie. A my wolimy dłewno. W sumie ci brokowie też mają takim dłewnem owalonym. Ale takim oborowym, fajnym, z takimi śledziami. Dobra. No i zrobieni. Teraz nawet nie pamiętam kto... A, Oldi, tak, Oldi. I ostatni... Rugbymire i ja nie wiem rodzica Koral. I to są też dwa rozdzielce, nie? Wiem, ale akurat ci od Herba i od Koral to mi się bardzo podobają. Dają. Dwa rozdzielce też trzeba będzie zmienić włos. O, jest romansujący sim i rodzinny sim. Czemu on jest taki niski? Wiem, że on stoi tak jakby kawałek przed nią, ale to spójrzcie na to. Nie, dobra, to może tylko mi się wydawało, bo tak spojrzałam na to, jego twarz tak się wydaje być dużo niższy niż L, też jest ładna. Marni? Nie mogę rozróżnić, czy to R i N, czy M, ale załóżmy, że Marni, bo tak mami byłoby dziwne, już jest jedna mama w tym mieście, jest Bruno. I na tym, o jeny, dajcie mi spojrzeć, minęła godzina, czyli 3 godziny, praktycznie tam dodając wszystkie czasy, no bo pierwsze było ponad godzinę, to jest ponad godzina, a poprzednie było chyba 50 parę minut. Także no mamy prawie 3 godziny budowania, ja postaram się jakoś tak przyspieszyć każde budowanie i tylko zastopować, jak coś mówiłam, to jak pewnie wyjdzie z 1,5 godziny dla was oglądania. Ale no, wow, dziękuję, że byliście w tym wstępie ze mną do początków Miłowa. Tak się przedstawiają wszystkie rodzinki, tak będą mieszkać. Zobaczymy, co będzie dalej z nami. Będziemy oczywiście pierwszą rozgrywkę, pierwszą grę, pierwszą turę będziemy grać u gotów. Jak będzie wyglądać rozgrywka, w sensie tury, etc., etc. Wszystko opowiem w pierwszym odcinku, bo to, tak jak już mówiłam, to będzie taki odcinek 0, taki odcinek, gdzie po prostu możecie sobie obejrzeć, zobaczyć, jak buduje i co się dzieje i tak dalej. Także nie wiem, co więcej powiedzieć. Do ziemniaczenia, moi drodzy. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną, kreatorem, znaczy, przepraszam. To wy powinniście mi dziękować, bo za te wszystkie super tipy dotyczące budowania i za to, że udzieliłam wam miejsca wśród świata mojej glorii, chwały i po prostu świetnego pomyślunku. Jezu. A tak serio, to dzięki za lajki, za komentarze. Widzimy się, jak już powtarzałam, ale po prostu w pierwszym odcinku tej serii za nie wiem ile i do ziemniaczenia!